Dziś w programie samorządowym zastępca burmistrza Daniel Rak opowie o najnowszej koncepcji zagospodarowania nieczynnej wieży ciśnień. Na dzień dzisiejszy mamy u siebie kilka koncepcji. Koncepcja numer jedna, druga, one różniły się detalami, rozwiązaniami, jeżeli chodzi o zagospodarowanie samej wieży. Jedna mówiła o, bo wiadomo, że muszą się znaleźć tam urządzenia techniczne, pomieszczenia obsługujące, WC-ty, szatnie, ale też sale narad. My staraliśmy na takim stanowisku, żeby połączyć tutaj jakby dwie funkcje. Funkcję edukacyjną dla dzieci i młodzieży oraz tych, którzy już mają oczekiwania dużo większe, czyli dla nich dedykowane jest obserwatorium. Tak jak powiedziałem, powstała na bazie tych wszystkich koncepcji, które zostały przedłożone w ratuszu po konsultacjach z projektem, po przeanalizowaniu pewnych rzeczy. Mamy dzisiaj, stoimy na stanowisku, że optymalnym byłoby rozdzielenie tych funkcji i zlokalizowanie u podnóży właśnie wieży planetarium. Tam dzieci z naszych szkół mogłyby korzystać w ramach swoich zajęć szkolnych czy pozaszkolnych i spędzać czas obserwować w planetarium niebo, a może inaczej to, co zostało wyświetlone. Oczywiście przy tym całym planetarium foyer oraz pomieszczenia towarzyszące, sanitariaty i tak dalej. Natomiast w samej kopule już znajdowało na samym szczycie obserwatorium, później pomieszczenia obsługujące, mała salka spotkań też dla osób, które mogłyby się wymieniać tam doświadczeniami. Także to różnego rodzaju pomieszczenia techniczne, naprawdę od wentylatorni po węzły cieplne. Trzeba to wszystko pomieścić w tej smukłej wieży, ona nie jest tak duża. Obowiązkiem naszym jest przebudować klatkę schodową, która jest nienormatywna, ale także zabezpieczyć windę. To wszystko tam się ma zmieścić. Projekt jest naprawdę trudny. Ja mam nadzieję, że będzie naprawdę jedną z takich charakterystycznych punktów miasta, jakim kiedyś była wieża ciśnień. Podczas wczorajszej konferencji prasowej w Kronospanie poinformowano, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wstrzymał udzielenie pożyczki dla Kronospanu na budowę systemu UTWS zmniejszającego emisję pyłów i lotnych związków organicznych. Kronospan zapewnia, że mimo tego inwestycja będzie kontynuowana i dokończona w terminie. Być może ulegną zmianie inne plany inwestycyjne Kronospanu dotyczące między innymi budowy hotelu na wodzie. Obszerne fragmenty z tej konferencji pokażemy w dzisiejszym programie lokalnym, a pełny zapis znajduje się na naszej stronie internetowej. Stowarzyszenie Terra dziś podczas konferencji prasowej odrzuciło zarzut Kronospanu, że to na jego wniosek została wstrzymana pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę UTWS-u. Stowarzyszenie podkreśla, że Kronospan nie dostarczył obiecanej dokumentacji potwierdzającej, że jest to inwestycja proekologiczna. Jak twierdzą działacze Terry, z dotychczasowych doświadczeń wynika, że wszystkie proekologiczne inwestycje Kronospanu przynoszą korzyść tylko firmie, natomiast nie mają wpływu na poprawę jakości powietrza w mieście. Zapis konferencji w dalszej części programu i na naszej stronie internetowej. Wiosną Muzeum Regionalne zorganizowało jarmark kresowy. To dla przypomnienia, że znaczna część ludności zamieszkujących miasto ma swoje korzenie na Kresach. W sobotę muzeum od godziny 10 zaprasza na jarmark pomorski. Wszystkich Państwa zapraszam w najbliższą sobotę do Muzeum Regionalnego, do muzeum, które znajduje się, przypomnę, w Szczecinku przy ulicy Szkolnej, na kolejne wydarzenie plenerowe. Tych wydarzeń plenerowych mieliśmy całkiem sporo w tym roku, to już będzie ostatnie tego typu zdarzenie, tego typu impreza organizowane u nas na dziedzińcu muzealnym. Zapraszamy na Jarmark Pomorski. O co generalnie chodzi? Chodzi o to, żeby zrozumieć to, z których części tak naprawdę się składamy. Myślę tutaj o tych mieszkańcach Szczecinka, którzy z jednej strony oczywiście przybyli do Szczecinka z Kresów Wschodnich. Na ten temat był nasz poprzedni wiosenny jarmark kresowy, a tym razem chcemy mówić przede wszystkim o słowiańskiej ludności, która na Pomorzu
przybywała, można powiedzieć, przez całe wieki. Czasami się zapomina, bo historiografia, szczególnie ta niemiecka, często tych mieszkańców spychała na margines, ale przypomnijmy, że w Szczecinku mieliśmy taką miejscowość przylegającą do miasta. To mówiło się o tej miejscowości, zresztą to nie jest wyjątkowa nazwa szczecinecka, mówiło się o tej miejscowości Kiecz i to była absolutnie słowiańska ludność, która tu mieszkała przez całe setlecia, tu gospodarowała, posługiwała się językiem słowiańskim. Jest też taka teoria, że ludność obecnie kaszubska właśnie z tych terenów, znad rzeki Parsenty, przewędrowała na obecne tereny zajmowane właśnie przez Kaszubów i między innymi na temat tej teorii wysłuchamy wykładu profesora Zygmunta Szultki, bo on właśnie przygotowuje się od strony naukowej, zresztą te badania to badania wieloletnie i tu profesor przygotuje wykład poświęcony słowiańskiej ludności Szczecinka. No ale oczywiście, jak to jarmark, to oczywiście musi być też część handlowa, dlatego też będą ci, którzy będą sprzedawali produkty naturalne, produkty regionalne, będzie też rękodzieło, będzie też wiele ciekawych kramów specjalnie przygotowanych dla najmłodszych. Dlatego zapraszam całe rodzinę. Nasze spotkanie zaczniemy około godziny 10 w najbliższą sobotę 24 września. Około godziny 12 na scenie pojawi się kaszubski zespół Łeco Ydze. To zespół, taka kapela kaszubska z Bytowa, bo właśnie taka kultura kaszubska również trochę zahacza o Szczecinek w naszej historii. Dlatego zwracamy się do specjalistów, którzy zajmują się akurat taką muzyką, żeby trochę posłuchać tego słowiańskiego języka, ale nieco innego niż ten, którym posługujemy się na co dzień. To jedna sprawa. A około godziny 14 wykład profesora Zygmunta Szultki, to zasłużony pracownik nauki, który naprawdę bardzo szczegółowo również badał historię ziemi szczecineckiej. Wszystkich Państwa zapraszam w najbliższą sobotę 24 września na dziedziniec Muzeum Regionalnego w Szczecinku. Przypomnę, ulica Szkolna 1. Samorządowa Agencja Promocji i Kultury zaprasza do wzięcia udziału w rajdzie rowerowym Naokoło jest wesoło. Impreza organizowana jest w ramach corocznej międzynarodowej kampanii Dnia bez samochodu. Dodajmy, że w obchody Dnia bez samochodu kolejny raz włączyła się także komunikacja miejska. Tego dnia, czyli w czwartek, wszystkie przejazdy autobusami należącymi do komunikacji miejskiej Szczecinek są bezpłatne. Samorządowa Agencja Promocji Kultury w Szczecinku serdecznie zaprasza naszych mieszkańców miasta, a także uczniów szczecineckich szkół do wzięcia udziału w kolejnej już edycji rajdu rowerowego, który organizujemy w ramach Międzynarodowego Dnia bez Samochodu. W tym roku spotykamy się w ogrodzie Sapiku na ulicy Mińskiego 1, 22 września, to jest czwartek, o godzinie 11. Stąd ruszamy trasą dookoła jeziora Trzesiecko. Tutaj również mamy przewidziane zakończenie rajdu. Na uczestników rajdu będzie czekał ciepły posiłek, a dla uczniów szkół, które zbiorą największą ilość uczniów w swojej kategorii wiekowej, przewidzieliśmy atrakcyjne nagrody. Serdecznie zapraszam. A czy pogodę zamówiliście? Ależ oczywiście, co już widać dziś. Przypomnijmy jeszcze raz, o której start i gdzie. Start Kilińskiego 1, godzina 11. Kiedy? 22 września, czwartek. W Szczecinku przybyło kolejne bistro. Bistro otworzył rodowity Rzymianin. Lokal przypomina włoskie klimaty i serwuje typowe włoskie potrawy. O, buongiorno. Jest, nowy lokal jest. Na Szkolna i prosto na Lidl, nie pamiętam, 28 lutego, o, nie może być, la ulica. Jest nowy bistro. Nie jest taka bistro na polski. Ja mówię, o, może być, jest trochę inny. Bo ja robię wszystko na produkt italiano i bistro jest lokal, gdzie ty może być ma śniadanie, o brunch, o lunch, o może być tylko kawa i desery. Jest lokal, gdzie jest zim, atmosfera. Ciepła atmosfera, tak? Może być. Nie wiem, ja nie mogę mówić. Ja myślę, jest ciepła atmosfera. Aha. Powiedział pan, że można tutaj wypić kawę, przyjść, ale można również jakieś potrawy kupić i na wynos, zjeść ją w domu. Tak, może być na mięsu i na wynos też, tylko tak samo cena, tak?
I to jest taki, może być kawa, jest lawaca, ja myślę, jest najlepsza kawa na włoski. I tutaj jak się robi kawa tak samo zim, tak samo włoski, bo na styczinku ja nie mogę pić kawy i ja robię nowy lokal, bo mój lokal jest kawa. Tak. Czyli tutaj możemy napić się dobrej kawy, tak pan twierdzi. Tak. Ta kawa robiona jest w ekspresie, w jakiś specjalny sposób? Ja myślę, może być Polacy lubią kawy na polski. Ja lubię zim i włoski kawy. Jest inny. I nie wiem, co to jest lepiej, o najlepsze. Ja robię włoska kawa. To jest. Czyli mieszkańcy Szczecinka powinni tutaj przyjść i spróbować włoskiej kawy. A co oprócz kawy polecacie? Co można tutaj zjeść? Jakie potrawy? Przepraszam, to nie rozumiem. Co? moja żona mówią, co to jest tutaj, taki inny produkt, tak? Mamy zupa. Zupa romana, taki dzisiaj jest tripa, jak mój babcia robił. Jak się na polski spróbują inny produkt, inny, tak naturalny. Może być mój lep jest niedaleko, tu jest bio. Jak się robią wszystko naturalne, wszystko jak mój dziadek i babcia robił. Powiedział pan, że produkty są włoskie, tak? Sprowadzacie je z Włoch, czy na miejscu również kupujecie? Lep jest na miejscu, ten nie jest włoski, tak. I produkt, taki kanapki ja robię, jest wszystko na zim. Zim może być włoski, bo jest piadina, jest inna. Taki nie jest kebab, lep jest tak samo kebab i ja robię mozzarella, rucola i pomodoro, taki piadina romagnola, bardzo, nie wiem jak famosa, famous, nie wiem jak słowo. No dobrze, czyli co, warto odwiedzić wasze bistro, jak to się stało, że trafił pan do Szczecinka, że przyjechał pan do Szczecinka i otworzył ten lokal tutaj? Dlaczego ja robię na Szczecinku? Bo mam, moja żona jest na Szczecinku i jak się inny life, taki na zim było inne prace. Ja robiłem takie na restauracja, dużo casinos, było manager i jak się spokojny biznes, taki malutko, gdzie ja mam moje serce. Tak, tak. I to jest, dlaczego jestem. A jak się podoba tu panu w Szczecinku? To jest tak, ładne bardzo. Miasto? Tak, tak bardzo. Jest spokojnie. Nie jest tak zimno, bo tak inny, nie, jest bardzo malutko. Bo jest dobrze. Ja lubię jezioro, lubię dobre atmosfera jest. I może być jest najlepsze ludzi, gdzie mają rodziny i taki spokojnie life, I don't know. Dzieci, tak. Jak z frekwencją? Czy mieszkańcy Szczecinka odwiedzają wasz lokal? Przychodzą tutaj? Próbują włoskiej kawy? Tak, tak. Capito bene. Tak, jest, klientów są i lubią kawy. Jedno było i drugi, i to myślę jest dobrze i dobre kawy. No dobrze, no to co, zapraszamy do waszego bistro. Warto tutaj przyjść, zobaczyć, spróbować, no i porozmawiać z rodowitym Włochem, porozmawiać o tym, jak mu się tutaj podoba w Szczecinku. No i spróbować zwłaszcza tej polecanej przez pana prawdziwej włoskiej kawy, tak? Dziękuję bardzo i ja polecam dobra atmosfera na Szczecinku. Come si dice, venite?
zachodźcie. I tak, zapraszamy, tak. Jim ti aspetta? Oczy? Oczekuje, tak. Przepraszam, w mózgu nie jest takie. Te 4 miesiące i nie jest dobrze. Miejmy nadzieję, że wszyscy zrozumieli, o co chodzi. Zapraszamy do pana lokal. Dziękuję bardzo. Ciao, buona giornata. Miłego dnia. Wojskowe koło PTTK Wiarusy wita jesień i żegna lato rajdami. Pierwszy z nich na powitanie jesieni to rajd rowerowy, natomiast lato pożegnają w niedzielę uczestnicy rajdu samochodowego. Trasa wiedzie przez ziemię czuchowską. Jesień w pełni. W imieniu Zarządu Wojska Koła PTTK Wiarusy zapraszam nasze dwie kolejne imprezy. Najbliższy weekend. Propozycje aktywnego wypoczynku. W sobotę rajd rowerowy na spotkanie ze Złotą Jesienią. Sympatyczna, niedługa trasa, około 25 km. Zbiórka o godzinie 10 na parkingu przed pawilonem handlowym Tesco i stamtąd przez Gałowo, Spore, Stare Wierzchowo udamy się docelowo do Sokolnika. Tam będzie zakończenie imprezy, będzie poczęstunek zupą gularzem węgierskim, będą konkursy zabawowe i później już przyjedzie po nas autokar, odwiezie nas do Szczecinka, a rowery, również samochody zostaną przewiezione do Szczecinka, by nie ryzykować jazdy ruchliwą jedenastką. I to najbliższa impreza, propozycja dla rowerzystów, powtarzam, godzina 10, zbiórka przed pawilonem Tesco. Zapisy w siedzibie koła PTTK Wiarusy oraz Centrum Informacji Turystycznej Urzędu Miasta. I w niedzielę kolejna impreza. 38 rajd samochodowy na pożegnanie lata. Tym razem też krótka trasa, a poznamy ciekawe miejsca, zabytki sakralne i zamek w Czuchowie. Krótko mówiąc, ziemia czuchowska. Chcemy ją Państwu przybliżyć, ciekawe miejsca tej ziemi i to w najbliższą niedzielę. Rajd na pożegnanie lata. Zbiórka o godzinie 10 przy pawilonem Biedronka koło cmentarza i stamtąd udamy się na trasę. Zakończenie w Czarnym, w widłach rzeki Czarnej. Tak więc w widłach rzeki Czernicy oczywiście, bo Czarna płynie przez Okonek. Tam będzie zakończenie, wręczenie dyplomików, podziękowania, konkursiki zabawowe. To nasze najbliższe dwie imprezy. Przypominam, w sobotę propozycja dla rowerzystów, w niedzielę rajd samochodowy. Zapraszam chętnych samochodami, z rodzinami, z znajomymi i zapisy również w siedzibie koła PTTK Wiarusy oraz Centrum Informacji Turystycznej. Tam są również dostępne regulaminy, szczegóły i polecam, zapraszam na nasze najbliższe imprezy, a w październiku kolejne, ale o nich powiemy w terminie późniejszym. Wojskowe koło PTTK Wiarusy wita jesień i żegna lato rajdami. Pierwszy z nich na powitanie jesieni to rajd rowerowy, natomiast lato pożegnają w niedzielę uczestnicy rajdu samochodowego. Trasa wiedzie przez ziemię czuchowską. W sobotę 24 września na Jeziorze Trzesiecku odbędą się 8 otwarte spinningowe zawody wędkarskie parami z Łodzi Szczecinecki Jesiotr 2016. Bazą wędkarzy będzie stanica wędkarska na przedłużeniu ulicy Klińskiego. Imprezą towarzyszącą będą zawody spławikowe z brzegu dla dzieci i młodzieży Szczecinecki Mały Jesiotr, które odbędą się w parku na wysokości ulicy Mickiewicza przy ujściu rzeki Niezdobnej. W sobotę 24 września odbędą się takie duże zawody. Są to 8 ogólnopolskie spinningowe zawody wędkarskie parami z Łodzi pod nazwą Szczecinecki Jesiotr. Odbędą się w sobotę. Zbiórka i wodowanie łodzi na stanicy wędkarskiej przy ulicy Kilińskiego. Świeża stanica, świeżo otwarta, więc wszystkich zapraszam. Wodowanie, już powiedziałem, 6:00, czas trwania zawodów od godziny 8 do 13. Zapisy można jeszcze dokonać. Zapisy trwają do 22 września, to jest czwartek, pod numerem telefonu 692 465 287, wpisowe 60 zł wynosi. Tu jeszcze chciałbym zaznaczyć, że przy tych dużych zawodach spinningowych jest impreza towarzysząca. Są to zawody spławikowe z brzegu dla dzieci szkół podstawowych w wieku od 11 do 13 lat. Zbiórka jest dzieci o 8:30 w parku miejskim przy pomoście centralnym. To jest przy rzece
Tutaj zapisy można dokonywać pod innym numerem telefonu. Chciałbym powiedzieć teraz dokładnie 504 412 088. Liczba miejsc ograniczona, decyduje liczba zgłoszeń. W piątek o godzinie 12 na Stadionie Miejskim przedszkolaki wezmą udział w kolejnej edycji turnieju Kronos Krzat Cup, organizowanego tradycyjnie przez Akademię Piłkarską. Dodatkowo swoją drużynę wystawi także główny sponsor turnieju Kronoszpan Szczecinek. W najbliższą niedzielę w Szczecinku obchodzony będzie Światowy Dzień Serca. Organizatorzy zapewniają moc atrakcji medycznych. Przewidziano m.in. bezpłatne pomiary cukru, cholesterolu, ciśnienia i przedsionków serca. Bezpłatnych porad będą udzielać rehabilitanci, dietetycy, psycholodzy i psychoterapeuci. Będą stoiska ze sprzętem medycznym oraz stoiska handlowe. Zainteresowani będą mogli wysłuchać prelekcji na tematy związane z chorobami serca i zdrowym stylem życia. Początek o godzinie 11 w kinie Wolność. I to już wszystko w aktualnościach, a przed nami tydzień w Policji i Straży Pożarnej.